Tylko w tobie nadzieja jest. Przebóg! Bez przesady. Wolałabym... Tak jak myślałem, coś złego dzieje się z tym opactwem. Ludzie grzeszą. Grzeszą? Końcówki się lepią. Gender nadchodzi. Siostro! To ja. Po której stronie barykady stoisz? Po prawej! Z której strony patrząc? Od strony Boga! Trzy sekundy. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że zbijesz ten czas do dwóch. Będę się starać. Także trenuj dzielnie, potrzebuję cię, albowiem opactwo nasze, które ja tutaj z kolegami Duńczykami zakładaliśmy. Wszystko zrobię, wszystko. Myślisz, że jak nie pogładzisz po bucie, to co? To się szatan przelęknie? Czy ty wiesz, o co ho? To, czy się tutaj ta gra? O co ho? O co ho? Duchu opata! O co ho, ho, ho? Jest tak poważne! Muzyka podkreśla to jeszcze bardziej! Twoja siostra! Nie twoja siostra, siostra ta druga! Jest o tyle od przepaści! Przecież się z nią widziałam, była w swoim pokoju! Jakaś inna siostra, która jest równie oddana, sprawia ciut bardziej inteligentna. Tylko ja. Ale zrobię wszystko. Dobrze. Przyjdę do twojej komnaty. Do waszej komnaty. Wspólną macie? Już nie. Połączę je, bo umiem. No. Nie widziałem. W tym czasie okradaliśmy gapiów. Tak właśnie miało być. Ten sam pan cię prowadzi co mnie? Nikt nie prowadzi. Sam się prowadzę. Tak ci się wydaje? Pan cię widzi. Macie na oku jak powiek. I co ten twój pan potrafi? Wszystko. Jeżeli potrafi wszystko, to niech mi pomoże zemścić się na tym pośle kolanko. Niech go cholera. Zbezcześcił mi siostrę. Cholera. Już kiedyś to było. Z
nie jest śmieszne. I uważaj, co mówisz. Mogę cię dopaść w największych głębinach biedy. Dobrze. Mój pan może ci pomóc. Ale ty pomożesz mi. Potrzebuję siostry. Bez krzyża. Sybella. Muszę mieć jej duszę. A jak co? Jak ci mam dać jej duszę? Czy jej nie wyrwę? Znasz Francuza? Znam i on zna mnie. On musi z nią być. Między nimi musi być miłość. I to da się załatwić. Stopny Tillman zostaje. Powiedz, że on... What's that? Wielki nóż za wielkim pasem, który niestety musi sobie wyobrazić. Dobrze, myślałem, że masz takie fantazje tylko. Dobrze, czy ty załatwiłeś już, jak z organami ogarnąć, żeby była gruba bimba? Tak. Bo nie dzwonisz, nie przychodzisz, ja nie wiem, co się dzieje. Nie dzwonię, bo w całym opatrzu afera się od razu robi, że dzwony tylko w niedzielę do mszy. Wiem, wiesz. To nie był najlepszy pomysł. Dobrze, powiedz mi, jaka jest sytuacja i co możemy zrobić, żeby Szwed już miał spokój? Czy mamy w ogóle haka na Polaka? Szybko, muszę. Szybko, mam haka. Masz haka na Polaka? Tak, wiem, co zrobił. Dodał węgorza do herbaty i wtedy wszyscy srali. Pamiętacie tą taką akcję? Pamiętam. On się tego mega wstydzi i potem zrzucił to na kogoś ze służby. Że dzik był on! Tak, to świnia! To wszystko on! No tak, to że... w takim razie dobrze. O której jest impreza? Szybko. Szybciutko, zaraz muszę teraz Szweda dorwać. No. Wcześniej musimy nadziać dzika środkiem na sen. Ale czy organy będą dla Szweda dobre? Kochanie! Co się dzieje? Co się stało? Co ty tak z Polakiem blisko jesteś? Nie jestem z blisko! Co odejdź? Co ty do posła? Co ty jesteś taki do posła? Pójdę, ale nie dlatego, że ty mi każesz, tylko że akurat sama dopadłem. Do widzenia. O co tobie chodzi? Dlaczego trzymasz nóż skierowany do mnie? Idź stąd. Pójdę, ale tylko dlatego, że chcę. Tu jestem! Drogi pośle! Kochanie! O śmierć do mnie! Spodziewałeś się mnie, co? Kroju. Wiesz, ile ma lat? Ile? A 16. Ty! W tym samym czasie? Jeśli ty obiecasz mi, że zniszczysz niewidzialny list. Zniszczę go! Dobrze. Spokojnie, rana jest tylko powierzchowna. Ten, co cię dgał, miał mały nóż. Ale głęboko sięgnął! Jak mi to chcesz pomóc? Nie napinaj mięśni brzucha. Zaraz cię zniosę z tej sali do naszego gabinetu, w którym cię uleczymy. Tylko szybko, mała randkę. Siostro Sybello! Cięcie! Siostro Sybello, w naszych komnatach jest poseł Polski. To jest skomplikowane. Ma rany w brzuchu. To wszystko jest bardzo skomplikowane, siostro. Co ci jest, siostro? Nie wiem, sama. Siostro, jest jeszcze coś. Objawił mi się duch opata. Ma do nas przyjść. I ma nam powiedzieć, co mamy robić. Przeze mnie. Co zrobiłaś? Wszystko przeze mnie. Siostro, co zrobiłaś? Nic, jeszcze nic, siostro. Ratujmy posła. Dobrze się czujesz, siostro? Nie, ratujmy posła, siostro. Ratujmy posła. Stop! Szymek! Tu, przepraszam. Czy tu lepiej, żeby było widać? O, jest tak źle aż. Jest moja wódka.
Co jest? Choroba chyba. Dźgnął mnie, psu brat. Urwę mu łeb. Urwę mu łeb i każę Azorom tego świata tam szczać do gardła. Masz takie władze, że Azorom tego świata możesz kazać szczać? Mam honorę psów u siebie w majątku. A czy nie możesz, synu, spojrzeć na to jako na karę? Jako na dopust Boży? Czy jakoś tak? Dźgnięcie prostaka mam traktować jako dopust Boży? Spojrzę na ciebie tak, jak inni na ciebie patrzą. I kogo widzę? Człowieka zagubionego. Polską szarfę noszącego zupełnie bezzasadnie. Jak głupio się czuję. Naprawdę tak z zewnątrz wygląda? Jesteś blady, jesteś chory, jesteś zły. Czy syn narodu polskiego złemu służyć może? Jak? Przecież ja Polakom służę. Oż ze Szwedem się biję o każdy kawałek Polski, naszej polskości. Polskie dziewki bałamucisz, którym dopiero co biust zaczyna rosnąć? To jest stresująca praca. Ona mnie omamiła tymi cycami swoimi. Robi to jak 20 co najmniej. To jest stresująca praca być politykiem. Trzeba jakoś wędę spuścić, wódę zamuchać. To taka nuda. Nie chciałem. Chciałem. Kim ty jesteś, ojcze? Albo duchu ojca, albo ojcu... Zróbmy tak. Zostawię cię tutaj i podejmiesz decyzję, czy chcesz być prawdziwym Polakiem, prawdziwym katolikiem, czy nie. Stop. Anna! Anna! Dźgnąłem i przeżył! Co? Przeżył, faktycznie potężny twój pan. A więc zgadzam się. Zgadzam się. Zgadzam się na twoje warunki. Okej. Okay. Sprawa wygląda tak. Dziś do godziny 12 muszę mieć podpisany cyrograf krwią siostry Sybeli, że oddaję duszę mojemu panu. Myślałem, że wystarczy, że odda się Francuzowi, że to jest jednoznaczne. Znaczy, to jest tak. Ona dostanie miłość Francuza, jeżeli podpisze pakt. Ale jak ona ma wiedzieć, co dostanie, skoro jeszcze tego nie spróbowała? Zawsze ten drobny druczek. Dobrze więc. Więc musi spróbować. Rozumiem, że nie musi wiedzieć, że podpisuje cyrograf. Wystarczy, że podpisze. No kurde, już jej pokazałam. Ale jakbym na przykład powiedział: siostro, taka piękna siostra, potrzebuje siostry autograf. O, zacięła się siostra, ona podpisze. To się liczy? Jasne. Czyli intencja nie ma znaczenia. Tak, czemu na to nie wpadłam? Jak ja tyle. Przecież sobie mogłam wziąć jej rękę, odciąć i podpisać. No mogłaś, ale twoja moc widzę słabnie. Właśnie, bo pan osłabia, jeżeli mi nie wychodzi. I wtedy jest trudniej. I trudniej, aż w końcu zniknę na wieki. Więc mam czas do 12. Jeżeli przed 12 nie będę pewna, to wtedy cię zabiję. Ale jeżeli będziesz pewna, to poseł Kolanko umrze w męczarniach. Rozumiem? Umrze. Ręka, noga, mózg na ścianie. Wszystko. Stop. Stop i... Przepraszam. Przepraszam. Stop i za chwilę przychodzi Matilda. No jeszcze przecież nie ma dobrej imprezy. O! Dobrze, że jesteś. Akurat fajnie przypadkowo przychodziłaś. Tak się zgadza. No, słuchaj, wiesz, nie ma dobrej imprezy bez młotka z muchą z bursztynu. Aha! Musimy zdobyć młotek do rozbijania węgorza na drobniejsze kawałeczki, rozumiesz? Z nami będę musiała się jeszcze przespać. Ty to tak załatwiasz sprawy? Tak! To ci ciężko będzie samochód kiedyś zdobyć, dobrze? Musisz się wyluzować, to nie jest jeden... Można rozmawiać, możesz coś kupić za pieniądze. Kto? Nikt ze mną nie chce rozmawiać, jest tak brudasem. Chcesz się przespać za młotek z bursztynu, wyluzuj. To jest dziwne, nikt nie chce ze mną rozmawiać, bo jestem brudasem, ale za to do łóżka? Ja bym
się w łóżku też nie chciał, także spokojnie. Nie, dlaczego mówię o tym młotku? Bo ten młotek jest bardzo ważny. Ta siostra, co jest taka wredna, co nie pozwala imprezować po 22, rozumiesz? Wiem, siostra... Ten młotek to jest jej ulubiony młotek do kotletów. I jak my ten młotek zdobędziemy, to nie dość, że my sobie rozdrobnimy węgorza, jak będzie super, tak? To jeszcze ona będzie cierpieć. Więc będziemy mogli trochę pertraktować, że damy ci młotek, jak przyjdziesz na imprezę. Jak zdobędę ten młotek? To będziemy mieli imprezę. Już na pewno. No nie wiem, no mam nadzieję, że ta siostra bardzo lubi ten młotek, tak? Matilda zostaje. O. O! Dobrze, że cię spotkałem. Co się dzieje? Coś z jelitami? Nie. Otrzymałem ranę kłutą. I to było błogosławione przygnięcie. Chciałbym porozmawiać, jeżeli mogę. Ze mną? Tak. Oczywiście. Niestety nie możemy być razem. Wiem, że to może być cios dla ciebie, ale ja mam małżonkę w domu i tutaj oprzytomniałem. Jest mi tak przykro. Ja wiem. Przepraszam, że cię zbałamuciłem. Ja wiem, że podobno jesteś jeszcze młodsza niż wyglądasz. Trochę mi głupio, no. Mogę sobie rościć nadzieję jakieś ze mną i tak dalej. Pomógł się z nią. Chciałbym zaproponować ci coś w zamian, żeby ci trochę ukoić ten ból. Jeżeli masz jakiekolwiek życzenie, to... Powinieneś teraz spełniać moje życzenia? No nie księżniczku tak od razu, ale jedno tak. I ty się zawsze marzyło, żeby zobaczyć, jak mieszkają zakonnice, bo one rzadko kiedy wpuszczają nas do celi. Zawsze marzyłem o tym, żeby zobaczyć, jak wyglądają zakonnice, jak mieszkają. To nic trudnego. Chodźmy. Zabierzesz mnie do celi? No pewnie. To ja bym chciała do tej wrednej, co mieszka. Tej stop! Takiej... siostro Antonello. Przychodzi zatem czas, abyśmy połączyli wasze cele, abyś miała oko na swoją złą, zmurszałą grzechem siostrę. Czy masz coś do rozbijania ścian? Albowiem moce moje ograniczone są nieco. Mam młotek. Z muchą? Podobno on sam tłucze ściany. Ja nie używam go do ścian, tylko do kotletów, ale... A czego używasz? Gdzie jest ściana do siostry Antonesbelli? Tu. A czemu tak blisko stoisz ściana? Podsłuchuję, co u nich słychać. I co? Płaczę. Zobaczmy to. Boże, jak cicho giną mury. Kiedy siostra płacze. Szczęść Boże. Siostro, wybacz tak nagłe najście. Przez ścianę. Jak już ci wspominałam wcześniej, to jest duch opata. Płakałaś. Cudownie. To była zabytkowa ściana. A tutaj się opat się wkurzy i to ostro. Ale nieważne to, opacie, co robić. Jak... Puk, puk, puk! Jak się chronić przed miłością, jak się chronić przed grzechem, ja nie wiem, ja już szaleję, ja rady potrzebuję. Opacie, kto to puka? Nie wiem, jak mówiłem, moce są ograniczone. Otwórzmy drzwi. O, dzień dobry. Czy możemy wejść na chwileczkę? Matilda nigdy nie widziała, jak siostry mieszkają, a ja też mam sprawę do sióstr. Oni cię widzą, czy cię nie widzą? Nie wiem. Oni go widzą. Ja bardzo przepraszam, normalnie jest czyściej, tylko teraz wyjątkowo wyburzaliśmy ściany. Mogli patrzeć mi cuda. Rozejrzyj się. A ja... chciałbym powiedzieć siostrom też, bo mam sprawę do sióstr, że miałem kiedyś niewidzialny list. Tak ogólnie chciałbym przeprosić za to, że byłem strasznym szmaciarzem, że byłem zły. Podziękować za to, że się opiekowały siostry moją raną. To dzięki tobie. Ja spłonąłem ten niewidzialny list i on w niewidzialnym ogniu, w niewidzialnym sedesie, bo jeszcze takich nie ma, zgasł był, rozpękł się. Także ten. Przyprowadziłeś ją do nas? Mam się nią zaopiekować? Nie, ona po prostu nigdy nie widziała, tak naprawdę nie zwiedzała cel w opactwie. Pomyślałem, że zrobię jej wycieczkę. Też jestem jej co nieco winien. Gdzie jest ten młotek? A intencje twoje nie są chyba zbyt czyste, co? Podobnie jak cera. Siostra, radujmy się. Wiara wróciła, siostro. Opat naznaczył mnie krzyżem na czole. Mam siłę. Co to za pomysły, że nieczyste intencje? A czemu tu przychodzisz?
Podobają ci się cele? Co ci się w tej celi najbardziej podoba? Ty. Mnie też. To nawet na to widziałam. Panie! Panie duchu, jeżeli widzisz w niej jakąś nikczemność bądź parszywość, to możliwe, że to są jeszcze elementy mnie. Będzie pochwalony. Niech będzie pochwalony. Czy siostra taka smutna? Trochę smutna, ale za to w zgodzie z Bogiem. Wszystko dzięki Koprowi i Opatowi. W zgodzie? A nie jest siostra tak samotna? Niby w zgodzie z Bogiem, ale wszyscy... Bo zgoda z Bogiem na tym polega, że trochę samotnym się jest w siostry wypadku. Człowiek nie powinien być taki samotny. To jest ten głos, którego nie chcę słyszeć. Nie można tak po prostu nie słyszeć głosu swojego serca. Właśnie, że można. Patrz! Nie można, to powoduje choroby, zaparcia. Wtedy się cierpi w imię Pana. I wtedy jeszcze bardziej jest się zbawionym. Po śmierci. Bo na tym się skupiam. Nie wiem. A myśli siostra, że ta Anna, którą tak spalili, zbawiona była po śmierci? Też samotnie żyła w lesie i jak skończyła? Ale ona nie służyła Bogu, ona była wiedźmą. A czy nam to oceniać? Jak Bóg inaczej da nam znać, czego od nas chce, jak nie właśnie potrzebą serca? Potrzebą serca, mówisz? A jak inaczej Bóg może z nami rozmawiać? Powiedział kiedyś coś do siostry Bóg tak wprost? Oczywiście, że nie. On przemawia przez serce właśnie, przez duszę. Tylko, że to, co ja czułam do Francuza, to nie do końca tylko z sercem miała wspólnego. Gdzie kończy się serce, a zaczyna co innego? No właśnie, próbowałam zlokalizować i dziwnie mi było. Czymże jest człowiek, jak nie jednym wielkim sercem, pełnym miłości? Pięknie mówisz. Pięknie mówię, bo prawdziwie mówię. To jak będę... Kochać i modlić się będzie. No i jak długo jeszcze mam się modlić? No, przysięgam, że moje intencje są czyste. Dlaczego patrzysz porządliwie na ten młotek? Patrzę na młotek, po prostu nie mogę wziąć wyżej głowy. Stań przede mną, to spojrzę ci w oczy. Czy czujesz w sercu dobroć? Czuję bardzo mocno. Kogo widzisz? Ciebie widzę. Duszami oczy, oczami duszy. Moją matkę. Może ją spotkałeś tam? To jest złe opactwo! Gdyby intencje twoje były czyste, nie powiedziałbym tego, co powiedziałem. Przestań pieprzyć! Moje intencje? Spójrz na siebie, zboczeńcu! Ja tutaj się modlę od 2 godzin! Nie szczerze się modlisz najwyraźniej. Bardzo szczerze, to ty masz zbyt raźne myśli. Trzymaj młotek, muszę ja się pomodlić. Więc mój drogi przyjacielu, Za parę godzin ma rozpocząć się impreza. Ja, jeżeli mam być jej głównym wodzirejem muzycznym, chciałbym, że tak powiem, zmacać instrument. Więc dlatego umówiłem się z tobą tutaj właśnie, żebyśmy mogli... szalona siostra gdzieś jest zawieruszona. Spokojnie, mam nadzieję, że będziemy mieli na nią haka. Haka? Haka. A na Polaka? Haka? Haka na Polaka mamy takiego, że wszystko jest w porządku już. Motherfucker. Motherfucker. Ale
Chcesz znać teraz, czy tak na razie się nie interesujesz, bo cię to tylko tak... No powiedz teraz. No powiem ci teraz. Chociaż jestem zajarany organami, ale... No ale hakiem na Polaka w ogóle? To Polak nam wszystkim dorzucił wtedy do jedzenia. To nie był, że dzik zatruty, rozumiesz? Polak nas za to. Pamiętasz? Wtedy? Pamiętasz dokładnie. Co był taki brązowy deszcz po całym opacu. Tyśmy w kaloszach wszyscy chodzili przez dwa dni. Tego nienawidzę! No nienawidzę go tak samo. No, więc zniszmy go! Nie zaprosimy go na imprezę! Zniszmy go dopiero po rokowaniach. Dobrze, jak chcesz go zniszczyć? Zabić, udusić rękoma na przykład. A już słyszałem, że ktoś próbował. Jak to? No, Polak dostał kosę tutaj. Ale krótką kosę dostał i szybciutko się... A kto go? Kto go dźgnął? Plotki mi nic nie powiedziały. Ja wow! Słyszałem tylko, że ktoś dźgnął Polaka. Myślałem, że drugi Polak... Nie. Musimy go ratować. Do czasu aż podpisze dokument. Mamy na niego haka. Musimy spowodować, żeby podpisał dokument i dopiero potem... Ale on żyje. On żyje. No to dobrze. No. Niech go nikt już nie więcej. Będziemy pilnować Polaka, żeby go nikt nie dźgnął, ale do sraki mu coś dorzucimy. Dobra! Wiary tego. Co chcesz?